Proszę, proszę, któż to zawitał w nasze skromne progi? Zapraszamy. Geralt z Rivii. Wiedźmin, rezun jakich mało. Twoja legenda cię wyprzedza, Geralt. Jak mogę pomóc? Szukam informacji. Nie wiem, czy trafiłem pod właściwy adres. Dobre pytanie. Jeśli powiem ci, że pracowałem dla adwokatów Kodringera i Fena, to wystarczy? Te nazwiska nic mi nie mówią, ale wierzę, że to dobra rekomendacja. Jako profesjonalista z całą pewnością rozumiesz, że informacje mają swoją cenę. Zapłacę. Słucham cię uważnie, Biały Wilku. Opowiedz mi o pracy prywatnego detektywa. To podła robota w mieście brudów i spisków, ale lubię ją. Niestety większość spraw to podglądanie niewiernej szlachty i bogatych mieszczan na zlecenie ich żon. Nie wyobrażasz sobie, do czego zdolni są zwykli ludzie. Nie chcę sobie wyobrażać. Ostatnio śledziłem Mordena, dowódcę Foltestowej Gwardii, tego twardziela. Na pewno słyszałeś. Nie słyszałem. Widziałem go z dwoma młodymi giermkami w stajni. Nie uwierzysz? Wystarczy. Naprawdę wystarczy. Słucham cię uważnie, Biały Wilku. Bywaj. Słucham cię uważnie, Biały Wilku. Interesują mnie osobnicy noszący brosze w kształcie salamandry. Tak się składa, że jestem w posiadaniu informacji na ich temat. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym wiedzieć, dlaczego interesujesz się tą sprawą. Azar Javed. Coś ci to mówi? Obiło mi się o uszy. Dlaczego szukasz Javeda? Powiedzmy, że żyć Javeda ma umówione spotkanie z moim butem. Normalnie kasuję za to pieniądze, ale tobie powiem gratis. Sprawą salamandry zajmuję się od jakiegoś czasu. Mam pewne informacje. Sprawa osobista czy zlecenie? Chyba mogę ci zaufać. Opowiem ci pewną historię. W Wyzimie mieszkało kiedyś szczęśliwe małżeństwo. Odzwyczajna rodzina. Mieli dziecko, 10-letniego syna. Pewnego dnia po powrocie z pracy ojca nie przywitał ani pies, ani zapach obiadu przygotowanego przez żonę, ani radość syna. Wszedł do domu, przeczuwając, że wydarzyło się coś złego. W sieni znalazł martwego psa. Ktoś strzelił mu w pysk z ciężkiej kuszy. Z początku mężczyzna nie był pewien, czy to jego pies. W kuchni znalazł ciało żony, przybite włócznią do drzwi. Nigdzie nie mógł znaleźć syna. Bezskutecznie przeszukał cały dom, ale bandyci nie pozostawili żadnych śladów. Skracając historię, po jakimś czasie Vincent Mice musiał zamknąć śledztwo. Nie było żadnych śladów, ani podejrzanych. Poza jednym. Pół roku po incydencie na śmietniku znaleziono ciało potwora. Miał ropiejące rany zamiast oczu, dziwnie chropowatą, zupełnie białą skórę. Był też nienaturalnie umięśniony. Nikt już nie pamiętał o morderstwie i porwaniu sprzed pół roku. Prawie nikt. Porwane dziecko miało charakterystyczną cechę. Zalążek szóstego palca u nogi. Tylko rodzice o tym wiedzieli. Dokładnie taki sam, szósty palec miało monstrum ze śmietnika. Od tamtej pory ojciec każdą wolną chwilę poświęca, by znaleźć morderców swojej rodziny. Mam nadzieję, że ich odnajdzie. Wróćmy do rzeczywistości. Oto, czego udało mi się dowiedzieć. Salamandrą dowodzi Azar Javed, zerikański czarownik. To bardzo groźny przeciwnik, praktycznie poza moim zasięgiem. Ma kontakty i środki wystarczające, by wpływać na sytuację w mieście. Widziałem próbkę jego możliwości. Coś jeszcze? Podejrzewam, że działają na dużą skalę. Chodzi o coś więcej niż o złoto, być może o politykę. Prowadzą też eksperymenty genetyczne, bardzo niebezpieczne eksperymenty. Zwykli bandyci nie mieliby ani wystarczającej wiedzy, ani środków. Kto może pracować dla Javeda? Domyślasz się? Kapitan Straży Miejskiej, który umorzył śledztwo w ich sprawie, znika gdzieś na całe noce. Porozmawiaj z nim, może uda się coś z niego wycisnąć. To wszystko? Jest jeszcze drugi trop. Straż Miejska przetrzymuje pewnego człowieka, który ma ważne informacje. Straż? Gdzie? W Lochu?
Tak, to nasza szansa. Musisz znaleźć sposób, żeby przesłuchać tego więźnia. Spróbuj dowiedzieć się jak najwięcej od strażników. Masz to jak w banku. Ludzie często mi się zwierzają. Informacje od niego mogą być bezcenne. Powodzenia. Wiesz coś więcej o więźniu z Salamandry? Możliwe, że to jeden z dowódców. Niestety straż chwyta raczej drobnica, a grube ryby zostają na wolności. Wszystkiego dowiemy się, jak przesłuchasz więźnia. Zobaczymy. Jeszcze jedno. Sądzę, że jesteś śledzony. Co sugerujesz? Pokrzyżujmy ich plany. Poczekaj u mnie chwilę, zaczną im puszczać nerwy. I zaskoczymy tych, co chcą zaskakiwać. Wyjdę o północy. Wiedźmina, coś długo nie ma. Musiał wyjść inną drogą. Nieistotne. Pozytywnie prawdziwie. Suponuję, że pułapka jest gotowa. Owszem. Zajmij się zadaniami w dzielnicy handlowej. Zostawię sprawę w rękach naszego najlepszego agenta. Przyjdzie nam umrzeć wszyscy.